Szanowni Państwo, miło mi powitać Państwa na drugim już spotkaniu Poznańskiego Sposobu na Niepodległość, który realizowany jest w ramach trzeciego już cyklu rozwijanego od kilku lat, cyklu spotkań poświęconych problemowi walki poznaniaków o niepodległość, o suwerenność, o wartości. Pierwszy cykl trzyletni poświęcony był sprawom dążenia do niepodległości. Pokazywaliśmy, jak walczyliśmy, jak pisaliśmy, wydawaliśmy, zbieraliśmy cenne pamiątki, jak kształciliśmy całe społeczeństwo obywatelskie, żeby odzyskać niepodległość. Po 3 latach przyszedł czas na okres II Rzeczpospolitej i przez 2 lata pokazywaliśmy, w jaki sposób udało nam się wykorzystać tę odzyskaną niepodległość. Ale teraz czas na smutniejsze czasy, bo przyszedł rok 1939 i chcemy zastanowić się nad tym, co działo się w tych latach, kiedy znów straciliśmy niepodległość, straciliśmy własne państwo, kiedy ponieśliśmy ogromne szkody, co działo się w Wielkopolsce, jak Wielkopolanie dążyli na różne sposoby do zachowania własnej tożsamości, w jaki sposób próbowano im przeszkodzić, w jaki sposób odzyskaliśmy tę niepodległość. No i pytanie, czy rzeczywiście w 1945 roku uzyskaliśmy suwerenność, czy nie. Dzisiejszym prelegentem jest pan dr Jacek Kubiak, dziennikarz, historyk, historyk literatury, filmowiec. Można by o każdym z tych jego kierunków działań długo opowiadać. Zacznijmy od studiów. Studiował polonistykę i germanistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i tutaj uzyskał doktorat na podstawie rozprawy poświęconej romantyzmowi i Biedermeierowi, przemianom świadomości literackiej w Polsce i w Niemczech w XIX wieku. Pracę przygotował pod kierunkiem profesora Zbigniewa Przychodniaka, który występował w pierwszym naszym cyklu, jest znany z wielu wystąpień i publikacji dotyczących Wielkopolski. Z zainteresowań pana doktora Kubiaka warto przypomnieć jego naukową miłość, mianowicie Józefa Ignacego Kraszewskiego, bo przecież w naszym zbiorze, w zbiorach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk znajduje się słynny gabinet Kraszewskiego, który eksponowany jest obecnie w Bibliotece Raczyńskich. Z czasów studenckich warto wspomnieć działalność opozycyjną dzisiejszego prelegenta. Zaangażowany był w działalność związaną z Komitetem Obrony Robotników, później w działalność Solidarności, był współinicjatorem, a potem pierwszym przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Stanął na czele strajku, który odbywał się, strajku studentów, który odbywał się w lutym, czyli przed 40 laty, w lutym 1981 roku. Nic też dziwnego, że po niego w grudniu tego roku przyszła policja i został, milicja oczywiście, został internowany. Po zwolnieniu z internowania wrócił do pracy na uniwersytecie i wtedy też rozwijał swoją działalność dziennikarską, zamiłowanie także do przeszłości Wielkopolski i to jest drugi ważny nurt jego działań, bo wprawdzie literatura to ważna sprawa, ale jako dziennikarz i praktyk był ceniony za granicą i pewnie z tego powstały pewne kontakty i współpraca, która zaowocowała przygotowaniem między innymi filmu poświęconego wypędzonym, przygotowanym we współpracy ale i niemiecko-francuskiej dla niemiecko-francuskiej stacji Arte. Pan doktor Jacek Kubiak jest cenionym dokumentalistą, badaczem historii Wielkopolski. Przygotowywał filmy, które poświęcone były między innymi księdzu Piotrowi Wawrzyniakowi, a także Polskiemu Sejmowi Dzielnicowemu. Ten film kręcony był również w naszej siedzibie.
Dzisiaj na stałe związany jest z poznańskim Archiwum Historii Mówionej. Można obejrzeć na stronie internetowej Wydawnictwa Miejskiego Poznania, które patronuje temu archiwum, szereg filmów, które nagrał pan dr Jacek Kubiak. Jednym z tych najważniejszych wątków jego działalności są od kilkunastu już lat badania poświęcone deportacjom obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Gromadząc materiały, nagrał około 100 filmów dokumentujących wypowiedzi obywateli polskich, którzy byli deportowani właśnie z ziem Polski, znaczy z ziem i na ziemię polskie, czyli deportowanych. Przygotował film i dokumentacja. Jedną z tych form dokumentacyjnych była wystawa Wypędzeni 1939, która była eksponowana, wystawiana w wielu miastach Polski, ale także w Austrii i w Niemczech. Za tę działalność otrzymał nagrodę polsko-niemiecką nagrodę dziennikarską. Panie doktorze, proszę o wygłoszenie wykładu, który dzisiaj nosi tytuł Deportacje Wielkopolan, epizod czy zapowiedź europejskiego kataklizmu. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie wielkoduszne. Rzeczywiście interesuje mnie od lat zagadnienie deportacji obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy. Interesuje mnie od bardzo wielu lat. Zaczęło to się kilkanaście lat temu i o tym początku uważam, że powinienem powiedzieć, dlatego że ważne jest dla pewnego rodzaju uczciwości wywodu powiedzenie, skąd we mnie to zainteresowanie, we mnie i kilku przyjaciołach, z którymi to robię i dlaczego chcemy się tym nadal zajmować, chociaż minęło kilkanaście lat. Zaczęło to się w ten sposób, że Wydział Kultury Miasta Poznania, pracownicy tego wydziału zwrócili się do mnie, a byłem już wtedy dziennikarzem, który się interesował, było o tym wiadomo w tym wydziale, interesował okupacyjną historią Poznania i Wielkopolski. I ten Wydział Kultury powiedział nam, że zajmijcie się tymi deportacjami, tymi wywózkami do Generalnego Gubernatorstwa. Jest mnóstwo ludzi, którzy to pamiętają, a tak mało o tym wiemy, zajmijcie się tym. No i rzeczywiście zainspirowani przez wydział zaczęliśmy się tym zajmować. I ten sam początek to wyglądał następująco. To było lat temu, nie wiem, 13-14, że daliśmy ogłoszenie do Głosu Wielkopolskiego i do Teleskopu. Daliśmy ogłoszenie, że czekamy na osoby, które chciałyby się podzielić z nami z historią swojego wysiedlenia, deportacji, wypędzenia w czasie II wojny światowej. I ustanowiliśmy w Odwachu dyżur i czekaliśmy. Ustawiliśmy sobie biurka, zrobiliśmy sobie kwestionariusz, o co będziemy pytać tych ludzi, jak oni się pojawią. I czekaliśmy. I za drugim lub trzecim razem, gdy taki dyżur mieliśmy, przyszło nagle, to się wieść się musiała jakoś rozejść, przyszło nagle tyle osób, że my nie byliśmy w stanie nadążyć, z nimi rozmawiać, zapisywać ich informacji o nich, danych, które były dla nas ważne. Każdy z tych ludzi przychodził i stawał w kolejce po to, żeby podzielić się swoją historią. Przynosili czasem jakiś list, czasem jakąś fotografię, jakąś inną pamiątkę, tę kartę. I oni chcieli wyłożyć tę historię. Oni mówili, że przez dziesięciolecia ich nikt o to nie pytał. Że nawet bliscy się specjalnie nie interesowali tym. I jak zobaczyliśmy ten tłum, my, to znaczy ja wtedy pamiętam, na pewno uczestniczył w tym Janusz Zemek, który towarzyszy tym, też dziennikarz, który towarzyszy tym wszystkim działaniom do dzisiaj. I gdy zobaczyliśmy ten tłumek ludzi, którzy chcą opowiedzieć swoją historię, zrozumieliśmy,
że mamy do czynienia z jakimś traumatycznym przeżyciem zbiorowym naszych rodaków, które jest nieopowiedziane. No nie mogliśmy inaczej tego potraktować jako pewnego wyzwania, pewnej obligacji, że jeżeli trafiliśmy na ten temat, trafiliśmy na tych ludzi, to my to musimy opowiedzieć. Ci ludzie opowiadali swoje historie nie po to, żeby zaistnieć we filmie, o którym mieliśmy robić, tylko po to właśnie, żeby uwolnić tę historię, żeby ją zrzucić z siebie. Jedna z pierwszych historii utkwiła mi w pamięci, chociaż nie ma w niej nic takiego bardzo dramatycznego. Potem słyszałem mnóstwo bardziej dramatycznych historii. Ale ta pierwsza historia mi została w pamięci, to była historia taka, że pani, która była jako małe dziecko, 3-4-letnie przeżyła to. Jak wyprowadzili ich z domu Niemcy, zaprowadzili czy zawieźli do obozu na Główną, bo tam był ten główny, najważniejszy obóz przejściowy w Poznaniu, skąd potem wywożono ludzi dalej, wywożono do Generalnego Gubernatorstwa. I ta pani opowiadała mi, że jak byli w tym obozie, to wieczorem dzieci dostawały kaszkę. Przypalona była, bo w wielkich kotłach wiadomo, kaszka się przypala, więc ona była przypalona, ta kaszka. I jednocześnie wieczorami śpiewano pieśni religijne. Ona zapamiętała pójść do Jezusa, do niebios brama. I mówiła ona, po latach nam opowiada, po latach 60 czy tam 50 od tamtych wydarzeń, opowiada, że gdy dzisiaj słyszy tę melodię, tę pieśń w kościele, pójść do Jezusa, do niebios bram, to czuje w ustach smak spalonej kaszki. I łzy napływają jej do oczu. I to też nam uświadomiło, jak mocno siedzą w tych w ludziach te przeżycia, jaka to musiała być emocja, jeżeli te wspomnienia, nie wiem, smaku, węchu, zapachu tak ze sobą sprzęgły. Gdy widzieliśmy, jak ważne to było, jak ludzie to przeżywali, jak wielu ich było, to postawiliśmy sobie pytanie, a dlaczego my w sumie tak niewiele o tym wiemy? Nie jest oczywiście tak, żeby o tym zagadnieniu deportacji Wielkopolan nic nie było przedtem wiadomo. Było wiadomo, było bardzo dużo zrobiło Instytut Zachodni, a w ostatnich latach tych, nie wiem, 30, to olbrzymi jest indywidualny wkład pani profesor Marii Gutowskiej w to, żeby upamiętnić i opisać te wydarzenia. Przerwałem na tym, że jak to się stało, że takie wydarzenia, które dotyczyły, o tym jeszcze powiemy sobie dokładniej, setek tysięcy obywateli polskich. To nie jest epizod dotyczący garstki ludzi, jakiejś jednej społeczności. To są setki tysięcy obywateli polskich z ziem wcielonych do III Rzeszy, głównie z Wielkopolski. Jak to się stało, że to wydarzenie gdzieś było zawsze przez wiele lat trochę jednak w tle, mimo wysiłków Instytutu Zachodniego pani profesor Gutowskiej. Dlaczego tego nie ma w takiej zbiorowej świadomości? Jakby się pamięta zbrodnie niemieckie, gdy się wspomina o okupacji, dlaczego to jest nawet dzisiaj jeszcze tak stosunkowo mało wyeksponowane? Jest kilka przyczyn tego stanu rzeczy. Jedna z tych przyczyn jest taka, że te wydarzenia, te deportacje Wielkopolan, one były możliwe, one dokonały się dzięki ścisłej współpracy Rosji Sowieckiej i Niemiec nazistowskich, dzięki paktowi Ribbentrop-Mołotow. Bez paktu Ribbentrop-Mołotow i bez postanowień, które w aktach czy dokumentach towarzyszących temu paktowi przesądziły właśnie o tym, że Stalin zgadza się na to, żeby
Niemcy etniczni z krajów bałtyckich i innych krajów będących w polu wpływów, w obszarze wpływów sowieckich, że ci Niemcy etniczni będą mogli być przenoszeni do Niemiec. Do Niemiec znaczyło to wtedy na ziemię wcielone do Rzeszy. Bez tego porozumienia nigdy by te deportacje nie miały takiej skali, takiego tempa i takiego zasięgu. A temat paktu Ribbentrop-Mołotow był oczywiście tematem tabu w okresie PRL. I trudno było, to był jeden z powodów, dla których ta propaganda komunistyczna, chociaż ona często i chętnie opowiadała o zbrodniach nazistowskich, akurat tej zbrodni nie poruszała, albo poruszała ją na marginesie, albo gdzieś tam upychała w przypisach. To była jedna przyczyna. Druga przyczyna była taka, że warto sobie to uświadomić. Niemcy deportowali takich obywateli, takie osoby, które no coś miały, bo to był bogaty chłop, to był rzemieślnik, który miał przyzwoity warsztat, to był przedstawiciel, nie wiem, adwokat wolnych zawodów, którzy mieli przyzwoite mieszkania, czyli ziemianie oczywiście, prawie wszyscy ziemianie, w 100% ziemianie zostali deportowani w Wielkopolsce. No to były te grupy, które coś miały, które w II Rzeczypospolitej należały do elit majątkowych, politycznych, społecznych. No to dla historiografii w czasach komunistycznych, to też nie był pozytywny bohater, o którym by się chciało wiele opowiadać. I wreszcie trzecia, taka bardziej aktualna przyczyna, do dziś wpływająca na dyskurs o tych deportacjach, to była ta, no, że one, inaczej powiem, ofiary deportacji, te setki tysięcy obywateli polskich, oni w 1945 roku w 90% wrócili. Osobna sprawa, co zastali, czy odzyskali majątek, czy nie, ale uratowali życie. Więc na tle, przez długi czas na tle zbrodni, jakie się dokonały, pamięci tych zbrodni, ta wydawała się mniej dotkliwą. To była jedna przyczyna, a druga przyczyna była taka, że z kolei na tle, do dzisiaj to funkcjonuje jakby, to do dzisiaj jest w ten sposób, że ta zbrodnia, chociaż masowa, bo to jest zbrodnia wojenna, deportowanie obywateli na okupowanych terenach, to jest zbrodnia wojenna, że to no, jest przysłonięte Holokaustem. Że w porównaniu z obozami śmierci, obozami koncentracyjnymi, zagładą Żydów, wszystkie inne zbrodnie stają się przez moment przynajmniej mniej, tak się wydaje przynajmniej, że one są jakby mniej ważne. A tak nie jest. I do tego wrócimy za chwilę, kiedy to pytanie, które stawiam w tytule tego spotkania, czyli regionalny epizod, czy zapowiedź kataklizmu, wrócimy do tego zagadnienia, tylko najpierw bym chciał, żebyśmy obejrzeli jedną z relacji. Jak powiedział profesor Gruczyński, rzeczywiście nagraliśmy około 100 relacji osób, które były deportowane i tę jedną wybrałem, żeby Państwu pokazać, ona trwa 12 minut, redaktorem nagrywającym był Janusz Zemek. To nagranie zostało dokonane 12-13 lat temu. Posłuchajmy chwilę pani Sikorskiej, Ireny Sikorskiej. No to są bardzo, bardzo ciężkie i trudne dla mnie wspomnienia, a szczególnie dzień 21 października w 1939 roku. Rano
o godzinie chyba, bo ja wiem, bo już szykowałam się do szkoły, to mogła być gdzieś godzina 7, po 7 kołatanie do drzwi. Przestraszeni jesteśmy strasznie. Otwiera tatuś. Wchodzi dwóch cywilów. Jeden mężczyzna w mundurze. Widzę, że tutaj ma na ramieniu karabin. I legitymują ojca. Tomasz Wachowski, tak. Proszę się ubierać i z nami. I zabierają ojca. Ja wstaję, do szkoły się szykuję. Mamusia wychodzi z nimi do drugiego pokoju. Rozmawia z nimi po niemiecku. A oni mówią, na 3 dni. Tylko na 3 dni. Pierwszego października poszłam do szkoły rano, jak zwykle. Uczył nas wtedy pan Kiełbasiński. I powiada, że o godzinie 10 mają zginąć przy placu Kościuszki obywatele z miasta Leszna. Mój tatuś 3 dni temu został zabrany. Za chwilę był dzwonek i pan Kiełbasiński wyszedł, a ja za nim biegnę i mówię, czy ja mogę opuścić szkołę. Tornister zostawiłam i na plac Kościuszki w Lesznie. Kiedy dobiegłam, usłyszałam salwy. Ale mój tatuś tam przecież był aresztowany, więc biegnę. Między ludźmi przepycham się. Wtedy otwierają się bramy więzienia. Wychodzi kilku więźniów, podchodzą do tych leżących na ziemi, podnoszą ich, biorą jeden za dwie ręce, drugi za nogi i noszą do wozu, który stoi, do samochodu ciężarowego obok. I wrzucają ich jak jakieś kłody. I w tym momencie patrzę, biorą jednego. Przecież to mój ojciec. Przecież to mój ojciec. Biorą go i niosą. I już więcej nic nie wiem. To są tragiczne zdjęcia. Tutaj jest pokazane, jak wychodzą z bramy więziennej pod mur, stają pod tymi workami i tracą życie. A jeden z tych rozstrzelanych wstaje, coś krzyczy. W tym momencie dochodzi do niego i go tutaj dobija. To był mój ojciec. Miał lat 39. Inwalida, powstaniec wielkopolski. Mam również list, który otrzymaliśmy przez pana, który donosił tam pieczywo do więzienia, leszczyńskiego więzienia, pisany 21 października w 1939 roku, godzinę przed rozstrzelaniem. Ojciec pisze, ukochana droga żoneczko, kochające, ukochane dzieci. Ostateczne moje słowa, kochająca, droga żoneczko. Staraj się o nasze drogie, kochane dzieci, bo jeśli ginę, to ginę zupełnie niewinnie. Żadnemu Niemcowi nic nie zrobiłem.
Piszę tutaj widocznie drżącą ręką, bo troszeczkę są niewyraźne te jego litery i kończę w ten sposób. Nie wiem, czy otrzymamy jeszcze księdza. Kończę, kochani, ten mój list. Całuję was bardzo serdecznie, ściskam. Kochający wasz tatuś i kochający twój mąż Tomasz Wachowski. Smutek w domu, płacz. Ojciec był wspaniałym człowiekiem. Każdemu lubił pomagać. A tutaj dni muszą biec dalej. Zbliża się gwiazdka. Cieszymy się. 6 grudnia. Cieszymy się na Mikołaja. A tu rano znowu walenie do drzwi. Strach okropny. Mama otwiera. Wchodzi dwóch, nie, wtedy było trzech cywilów. I w języku niemieckim do mamusi się zwracają. Ale raus! Pojedziecie do Kongresspolen, do generalnej guberni. Jesteście wysiedleni, macie 15 minut czasu. Proszę się spakować. Mój braciszek zaczął płakać, mama nerwowa cała. Zaczęła pakować. Nie, macie tylko zabierać jedną zmianę. Jedną zmianę bielizny macie zabierać, więc ja, dla mnie najważniejszy był tornister. Wkładam małe książki, mamusia mówi, jedną książkę zabierz. Bielizny weź troszkę w ten tornister. Uprosiła ich, żeby pozwolili nam zabrać wózek dla braciszka. Wózek, taką sportkę, bo miał przecież wtedy 4 lata dopiero. No i zgodzili się na to. Zgodzili się na to. Także schnell, schnell, prędko, prędko, zabierajcie się, idziemy. Załadowano nas do wagonów i jechaliśmy chyba niecałą dobę. Dojechaliśmy do Tomaszowa Mazowieckiego. No i tam oczekiwali na nas już Tomaszowianie. W Tomaszowie Mazowieckim bardzo wielkie zainteresowanie Tomaszowianie okazali nam wszystkim wysiedlonym. I zaraz zabierali do siebie poszczególne osoby. No, myśmy trafili do państwa rozpędowskich. Dali nam jedno pomieszczenie. Pomieszczenie, które dawniej było sklepem jakimś. Nic w nim nie było, tylko stał kaflowy piec. No więc przynieśli nam słomy, troszeczkę snopki słomy. Jeden pan przyniósł nam gnom, to był taki piecyk, który się przykręcało do pieca kaflowego, bo nie mieliśmy żadnego opału. No i tak pani Łukomska z Mysią mieszkała z nami razem, mieszkała babunia z dwoma wnukami. I moja ukochana mama z bratem i ze mną. Zbliżyła się gwiazdka. Nie mieliśmy żadnych mebli tam. Przyszedł pan i mówi tak, proszę, pożyczcie sobie sanki, bo od rodziny macie na dworcu paczkę. A jest taka duża, że trzeba sanki zabrać ze sobą, bo nie uniesiecie. No więc pani Rozpędowska pożyczyła nam saneczki, ja z mamusią na dworzec. A mieliśmy w rodzinie krewnych, którzy pracowali w zboczyniu na dworcu. Jeden z kuzynów był kierownikiem pociągu i nadali nam paczkę na święta. Była to duża skrzynia. A w tej skrzyni żywność, chleb upieczony przez ciocią w piecu chlebowym, woreczek mąki, 1 litr oliwy,
kilka kosteczek masła zrobione przez ciocię na gospodarstwie. I tak święta mieliśmy wspaniałe, bo ta skrzynia służyła nam jako stół. Siedzieliśmy okrakiem przy tej skrzyni i jedliśmy kaszę manną polaną masełkiem, świeżym wiejskim masełkiem. Wszyscy, Mysia, Lutek, Irek, Irka, babunia, pani Łukomska i nasza mamusia. Takie były święta. Pierwsze święta gwiazdkowe w 1939 roku. Tak, no ta relacja pani Sikorskiej jest ważna, bo ona pokazuje od razu dwa, trzy wymiary tego, co się wówczas działo. Trzeba sobie uświadomić bowiem parę może rzeczy takich podstawowych, wyjściowych danych. Po pierwsze, te deportacje miały służyć całkowitej germanizacji, to był cel, germanizacja ziem wcielonych do III Rzeszy. Do III Rzeszy Niemcy podzieliły tę część, która im przypadła wskutek paktu Ribbentrop-Mołotow, podzieliły na dwie kolejne części. Jedna to generalne gubernatorstwo. One, te ziemie wokół Warszawy, Krakowa, z Krakowem jako stolicą, te ziemie miały status okupowanego, terytorium okupowanego. A pozostałe części II Rzeczypospolitej, które znalazły się w niemieckim władaniu, te zostały bezpośrednio wcielone do Rzeszy. Stały się częścią państwa niemieckiego. To jest najdalej wysunięta na wschód ekspansja terytorialna państwa niemieckiego w historii. Do III Rzeszy włączono oprócz Wielkopolski z częścią ziemi łódzkiej i tę prowincję, taką nową prowincję Niemcy nazwali Wartegau, to była największa część tych ziem wcielonych. Wcielono również północne Mazowsze, o czym się często zapomina, z Mławą między innymi, z Płockiem. Te ziemie zostały też wcielone do III Rzeszy. Oczywiście Pomorze Gdańskie i Górny Śląsk. Te ziemie zostały wcielone do III Rzeszy i one się stały administracyjnie z punktu widzenia Rzeszy Niemieckiej, z punktu widzenia Niemców, one się stały integralną częścią państwa niemieckiego. I celem nazistów było całkowite zgermanizowanie tych ziem. Oni snuli takie nierealistyczne, jak się potem okazało, cele czy wyobrażenia, że w ciągu 10 lat uda im się całkowicie praktycznie zgermanizować. To znaczy wysiedlić wszystkich Żydów i Polaków i na ich miejscu osiedlić Niemców, być może zostawiając część Polaków jako robotników przymusowych, którzy by na rzecz tych niemieckich nowych mieszkańców, nowych właścicieli pracowali. Taki był cel. I żeby ten cel osiągnąć, z jednej strony przeprowadzano te deportacje, wywózki do generalnego gubernatorstwa, a z drugiej strony prowadzono akcje eksterminacji, mordowania zwłaszcza przedstawicieli szeroko pojętych elit II Rzeczypospolitej, na przykład, no tak jak w przypadku ojca pani Sikorskiej, byłych powstańców, czy no, najróżniejsze grupy, nauczycieli, polityków, działaczy spółdzielczych, działaczy zwłaszcza tych
takich zachodnich organizacji, zachodniopolskich organizacji. No to byli ludzie, którzy byli przeznaczeni do wyobrażenia Niemców na zagładę i przeprowadzano masowe egzekucje tajne czasami, czasami publiczne, czasami, tak jak właśnie ta opowiedziana przez panią Sikorską, a czasami były to mordy tajne gdzieś w lesie, jak na przykład w Piaśnicy koło Dejherowa na Pomorzu. I tym mordom na ziemiach zabranych, na ziemiach wcielonych do III Rzeszy prawdopodobnie było kilkadziesiąt tysięcy. Nikt tego nie jest w stanie dokładnie oszacować, ale szacuje się, mówi się, że to mogło być do 40 tysięcy obywateli polskich, którzy byli wymordowani w ciągu niewielu tygodni czy pierwszych miesięcy okupacji. I ja może sięgnę teraz do, jak wspomniał pan profesor Gruczyński, oprócz tego, że zrobiliśmy film, że zrobiliśmy mnóstwo, nagraliśmy mnóstwo, około 100 relacji osób, które były wysiedlane, zrobiliśmy też wystawę. Ja chciałem kilka plansz tej wystawy pokazać, bo to jakoś porządkuje tę całą opowieść o deportacjach obywateli polskich i pozwala też zapoznać się z materiałami, z fotografiami, które pomogą nam wyobrazić sobie całą tę sytuację. Okej, dobrze. A więc teraz opowiem Państwu o tych deportacjach. Jakby biorąc ten tok prezentacji wystawy. Zaczynamy od tego na tej wystawie, że pokazujemy wydarzenia poprzedzające te deportacje. I to jest jedno z najważniejszych wydarzeń. Jeszcze nie było wojny. Jeszcze nie było wojny, gdy odbyły się pierwsze deportacje. One są bardzo istotne dla naszego tematu, chociaż nie rozgrywają się w Polsce i nie rozgrywają się na ziemiach wcielonych do Rzeszy. To są deportacje w 1938 roku, czyli jeszcze przed wybuchem wojny. Naziści deportowali kilkanaście, prawie 20 tysięcy obywateli polskich, Żydów, którzy mieli obywatelstwo polskie, a mieszkali w Niemczech. To była spora grupa żydowskich obywateli, którzy z różnych powodów, często jeszcze w czasie zaborów, chociaż pochodzili z ziem polskich, wywodzili się, dajmy na to, ze Lwowa czy z Wielkopolski, z jakichś życiowych względów mieszkali w Niemczech. Tych Żydów mieszkających w Niemczech naziści postanowili się, powiem w cudzysłów biorąc brzydko, pozbyć. I wywieźli ich w jedną noc, 28 października 1939 roku, wywieźli ich do Polski. Przerzucili ich przez granicę do Polski. Nie chcemy ich, niech oni wracają do Polski. To jest o tyle ważna historia, że ona pokazuje łączność tematu deportacji Żydów z kwestią polską, z deportacjami Polaków następującymi później. To było wydarzenie bardzo wtedy w Europie głośne i to było wydarzenie, które było szokiem, że można w ten sposób ludzi potraktować, że można wyrwać, oni to robili, to był swego rodzaju poligon doświadczalny, oni wyciągali ludzi z domów i zawozili na dworzec, na dworcu pakowali do pociągów i wywozili do polskiej granicy. To jest taki sposób działania, jaki później stosowali wobec obywateli polskich już na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. Tu jeszcze można by dodać, bo to jest ważne tam, dla całości tej historii, tam był polski dyplomata w Lipsku, Felix Kiczewski, 3 tysiące polskich Żydów mieszkało w Lipsku i on ratował, przeszło 1000 osób uratował przed tą wywózką, bo schronili się w konsulacie i on odbijał im, aktualizował im paszporty, tak żeby byli mieli legalne dokumenty, które uprawniały ich do decyzji, gdzie zostają, gdzie są, w Polsce czy
czy w Niemczech, to chroniło ich od tej deportacji. Te dwudniowe ukrycie ich, schronienie udzielone im w konsulacie uchroniło ich od deportacji. Niektórym uratowało to, jak się później okazało, życie już w czasie wojny. Tutaj o tym już mówiliśmy, to jest pakt Ribbentrop-Mołotow, czyli te wydarzenia, które, bez których nie da się pomyśleć tych deportacji. To jest toast wznoszony na Kremlu po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia. To są obrazki ze spotkania żołnierzy polskich, żołnierzy nazistowskich i sowieckich w Brześciu Litewskim w końcu września 1948 roku, 28 września chyba. Może jeszcze jeden obrazek, który dla poznaniaka może mieć jakieś znaczenie. O, tutaj jest, tutaj widzą Państwo Plac Wolności. Na tym Placu Wolności, to jest dzień 6 października 1939 roku, transmisja mowy Hitlera z Reichstagu, w której to mowie Hitler zapowiada te deportacje. Mówi, że potrzebne są deportacje dla uniknięcia w przyszłości konfliktu w Europie. Potrzeba deportować, przenosić część ludności. I to przemówienie jest transmitowane, przemówienie, w którym on mówi: Niemcy i Unia Republik Sowieckich uzgodniły, że będą się w tym względzie w sprawie deportacji wzajemnie wspierać. I kolejna jakby scena czy plansza naszej wystawy, no to już są same wypędzenia z domostw. To jest ten moment najbardziej dramatyczny i ten moment, o którym wszyscy nam potem opowiadali, że mieli często po pół godziny lub niewiele więcej, żeby spakować najpotrzebniejsze rzeczy, wolno było wziąć tylko bagaż podręczny. Całe dobro, całe mienie, zawartość szaf, pościel, pierzyna, wszystko zostawało do dyspozycji tych Niemców, którzy mieli być osiedleni na tym polskim mieniu, tych Niemców, których ściągali naziści właśnie ze wschodu. Tutaj na tej planszy też, to może warto zwrócić uwagę, mamy trzy portrety takich nazistowskich notabli, którzy mieli swój szczególny udział w organizowaniu tych deportacji. No przede wszystkim oczywiście Heinrich Himmler, który był komisarzem Rzeszy do spraw umacniania Niemczyzny, to się nazywało, i między innymi jemu podlegał cały aparat, bezpośrednio podlegał jemu cały aparat, który zajmował się tymi deportacjami i osiedlaniem na mieniu polskim, osiedlaniem Niemców. Poniżej jest inna postać, bardzo ważna w tej opowieści. To jest Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, to nazwisko mogło się Państwu niejednokrotnie już o uszy obić. To jest ten nazista, ten SS-man, ten wysoki funkcjonariusz SS, który był odpowiedzialny za organizację Holokaustu. To znaczy, on był tym urzędnikiem, który za biurkiem w Berlinie, choć niekiedy ruszał się zza tego biurka, żeby obserwować efekty swoich działań w terenie, w okupowanych terenach, żeby zobaczyć, co się dzieje z Żydami. On był odpowiedzialny za transporty Żydów do obozów śmierci. On to układał, całą tę logistykę, te transporty, rozkłady jazdy. I Adolf Eichmann był też, warto to sobie uświadomić, był też odpowiedzialny przedtem, zanim doszło do Holokaustu, był odpowiedzialny za deportację Wielkopola. Adolf Eichmann
był też układał rozkłady jazdy, wydawał dyspozycje, lokalne władze go pytały o pozwolenie na jakieś tam na przykład wyznaczenie kolejnego transportu albo zapłacenie, skredytowanie jakichś kosztów związanych z tymi deportacjami. On był szefem od tych deportacji również. To jest bardzo ważne, dlatego że to pokazuje związek tych dwóch procesów. Dla nazistów wysiedlanie Wielkopolan było rodzajem poligonu doświadczalnego. Oni uczyli się, jak obezwładniać wielkie masy ludzkie. Jak zmienić ludzi w taki, nie wiem, w taki, no, jak to powiedzieć, taką kaszę, takie coś, takie, co można jak towar masowy transportować, wywozić, przemieszczać. I to było podstawowe jakby ich doświadczenie. Oni się dzięki tym operacjom na ludności wielkopolskiej nauczyli, jak to robić. Nie było to wcale takie proste. Tutaj zacytowaliśmy na tej stronie, na tej planszy, cytujemy wspomnienia, bo on później, Państwo wiecie doskonale, Adolf Eichmann został wiele lat po wojnie ujęty przez Mossad w Argentynie, przewieziony do Izraela i w Jerozolimie poddany, no, postawiony przed sądem, został skazany na śmierć za swój udział w organizacji Holokaustu. Nawiasem mówiąc, 9 punkt aktu oskarżenia tego w Jerozolimie, on mówił właśnie o deportacji Wielkopolan. Był odpowiedzialny według tego aktu oskarżenia, co odpowiadało no, rzeczywistości, był odpowiedzialny za deportację 500 tysięcy obywateli polskich, głównie z Wielkopolski. I to jest jeden aspekt tego związku między Holokaustem a losem tych Wielkopolan. Ale to nie jest jedyny aspekt tej relacji. Jest jeszcze jedna ważna okoliczność, mianowicie Niemcy w 1939 roku opracowali, naukowcy niemieccy opracowali taki memoriał dla Himmlera, jak zniemczyć ziemie odzyskane, ponieważ oni Poznań, Gdańsk, Śląsk nazywali ziemiami odzyskanymi. Jak zniemczyć ziemie odzyskane? Jako pierwszy, czy jeden z pierwszych postulatów dla uruchomienia tego procesu niemczenia tych ziem postulują ci naukowcy niemieccy w 1939 roku w październiku uwolnienie miast w generalnym gubernatorstwie, uwolnienie od Żydów, jak oni to mówią, uczynienie ich wolnymi od Żydów, Judenfrei, tak by w tych miastach można było osiedlać Polaków, obywateli etnicznie polskich, wysiedlanych z Wielkopolski i z innych ziem wcielonych do Rzeszy. Z Żydami trzeba było coś zrobić, żeby było miejsce dla wysiedlanych Polaków. I to jest też taki jeden z elementów tych trybów machinerii nazistowskiej represji, nazistowskiego ucisku, nazistowskiej polityki ludnościowej, które prowadziły do tego, że dla Żydów było coraz mniej miejsca. Potem doszło jeszcze to, bo pierwotnie Niemcy mieli taką koncepcję na samym początku, właśnie w 1939 roku, początek 1940 roku, mieli taką koncepcję, że będą wywozić tych Żydów, bo 600 tysięcy Żydów mieszkało na ziemiach wcielonych do III Rzeszy. No, że oczywiście, że ich trzeba przede wszystkim się pozbyć, i była koncepcja taka, że wywiezie się ich do generalnego gubernatorstwa, tam się stworzy rezerwat dla Żydów i to rozwiąże problem żydowski na ziemiach wcielonych do Rzeszy. No ale tam się okazało w tym generalnym gubernatorstwie, że ta administracja, Hans Frank i inni, nie chcą wcale takiej ilości Żydów, nie potrafią z nimi nic zrobić, nie mają takich mocy przerobowych, takich możliwości organizacyjnych. I wtedy powstaje ta idea,
olbrzymiego getta w Łodzi i niewiele potem powstaje idea, żeby uśmiercać tych Żydów w Chełmie, w Kulmhof, w Chełmie nad Nerem. Także to były powiązane ze sobą procesy. I w tym sensie trudno opisać dochodzenie tej maszynerii nazistowskiej przemocy, dochodzenie do Holokaustu, trudno opisać, jak się nie weźmie pod uwagę także tego wątku. To jest jeden z wątków, ale to jest ważny wątek. Represje wobec ludności polskiej, deportacja obywateli Polski. Potem zresztą w docelowym wyobrażeniu Niemców, warto sobie to zawsze, mówiąc o tych czasach nazistowskiej okupacji, warto to sobie uświadomić, że deportacje obywateli polskich i Holokaust to były w idei niemieckiej Europy, tak jak oni sobie to wyobrażali, to był tylko pierwszy krok i pierwszy etap. Następnym krokiem i etapem miało być w ogóle pozbycie się czy zdziesiątkowanie Słowian. Słowianie byli też pod ludźmi. Żydzi byli pod ludźmi najgorszego, najniższego sortu, najniższego szczebla, ale zaraz niewiele powyżej nich byli Słowianie. I idea zawarta w tak zwanym Generalnym Planie Wschodnim to był taki generalny plan rozwiązania kwestii ludnościowych w Europie Wschodniej. To po zwycięstwie. W tej idei Polacy mieli też zostać wysiedleni. 1/3 Polaków miała być co najmniej wysiedlona do gdzieś za Kaukaz czy za Ural, 1/3 wymordowana, a 1/3 ewentualnie miała zostać jako właśnie robotnicy dla wielkich budów nazistowskich na terenach wcielonych do Rzeszy i na terenach też także bardziej na wschód, bo to osadnictwo niemieckie później w tym Generalnym Planie Wschodnim, który miał objąć całą Europę Wschodnią po zwycięstwie nad Związkiem Radzieckim, to osadnictwo niemieckie czy germańskie, bo chciano ściągać osadników także z innych narodów germańskich, miało sięgać aż po linię między Krymem a Jeziorem Ładoga. Gdzieś taki miał być zasięg tego osadnictwa. To był ten cel, do którego oni sobie wyobrażali, że dojdą, ale zanim to się miało stać, najpierw ściągali na ziemię wcielone do Rzeszy, na mienie wyrzuconych Polaków, ściągali Niemców z różnych stron, najpierw z krajów bałtyckich. I tutaj jest właśnie plansza poświęcona temu procesowi, temu ściąganiu ze wschodu Niemców, którzy mieli być osiedlani na mieniu polskim. Warto może sobie uświadomić, że to byli, no powiedzmy sobie, Niemcy bałtyccy, to byli często wykształceni ludzie, to byli mieszczanie, to byli ludzie z takim pewnym zachodnioeuropejskim polorem. Ale potem zaczęli ściągać przecież też Niemców etnicznych z innych rejonów Europy, na przykład z Mołdawii, z Wołynia. To byli po prostu niemieccy chłopi, a często już nawet słabo znający język niemiecki. Gdy oni przybywali do Wielkopolski, to oni nie bardzo często wiedzieli, jak osiedlani na majątku polskich chłopów, nie bardzo wiedzieli, jak posługiwać się maszynami rolniczymi. Musiano robić specjalne kursy dla nich, kursy właśnie obsługi maszyn rolniczych. Tutaj lubię to zdjęcie, tutaj, bo ono pokazuje takiego właśnie chłopa, który gdzieś z Rumunii jest przewożony na moście w Przemyślu. Wita go osobiście Heinrich Himmler. No widać chyba, że to jest prosty chłop rumuński, a nie żaden przedstawiciel rasy panów.
I ta cała ogromna operacja, ona dotyczyła, jak powiedziałem, ona dotyczyła w sumie, jakby policzyć wszystkich, to ona dotyczyła około 1,5 miliona osób. To znaczy 600 tysięcy było obywateli polskiego pochodzenia żydowskiego, którzy byli wywłaszczeni, wyrzuceni z domów. Ona dotyczyła co najmniej 400 tysięcy osób, które były wywiezione do generalnego gubernatorstwa. I ona dotyczyła, tu się da, bliżej nie da określić, ale prawdopodobnie jeszcze 200 czy 300 tysięcy osób, które były poddane takim, to nazywają czasami historycy, takim rugom wewnętrznym. Bo administracja w generalnym gubernatorstwie, tak jak mówiłem, wcale sobie dobrze nie radziła z tym napływem tych ludzi przesiedlanych z Wielkopolski i z innych ziem wcielonych do III Rzeszy i oni mieli z tym kłopot. I w którymś momencie Hans Frank powiedział, ja nie chcę więcej. I wtedy zaczęto wyrzucać Polaków z domostw na terenie Wielkopolski i innych ziem wcielonych do III Rzeszy, ale już ich nie wywożono, tylko dawano im mniejsze, gorsze mieszkania albo osiedlano ich, były takie rezerwaty. Osiedlano ich w jakichś wybranych miejscach, ścieśniano ich w wybranych miejscach. I to dotyczy kolejnych 200 czy 300 tysięcy obywateli Polski, także to jest w sumie ogromna liczba obywateli Polski, którzy byli poddani tym deportacjom. I ostatnia może rzecz, którą bym jeszcze chciał krótko powiedzieć, to jest mianowicie to, że te deportacje miały ogromne dla nich znaczenie też, mówię o nazistach, znaczenie propagandowe. Oni opowiadali oczywiście, pokazywali w kronikach swoich filmowych, pokazywali tylko, no moment, jak nie pokazywali wyrzucania Polaków, ale pokazywali moment, jak przyjeżdżają ci osiedleńcy i są osiedlani na tym polskim mieniu. A takim propagandowym dziełem, które miało służyć do uzasadnienia tej całej gigantycznej operacji deportacji obywateli polskich, był filmowy szlagier III Rzeszy, film pod tytułem Heimkehr, powrót do domu, powrót do ojczyzny. To jest film, w którym, który najkrócej rzecz biorąc, rzecz się rozgrywa przed wojną, tuż przed wojną, w 1939 roku na Wołyniu jest miejscowość, w której mieszkają Niemcy. Była taka grupa Niemców wołyńskich, owszem, mieszkają Niemcy. Oni są brutalnie represjonowani przez Polaków, ci Niemcy są brutalnie traktowani przez Polaków. Gdy przychodzi 1939 rok, 1 września, to ci Niemcy, ta społeczność niemiecka z tego miasteczka gdzieś na Wołyniu trafia do więzienia, jest uwięziona. I mają być rozstrzelani. I to jest taka opowieść, którą ta nazistowska propaganda starała się uzasadnić ten los Polaków, bo takie nieprawości spotykały Niemców ze strony Polaków, że to znakomicie uzasadnia to, że trzeba było z nimi coś zrobić. Ja myślę, że zapraszam Państwa do obejrzenia tej wystawy na stronie Wypędzeni 1939. Ona jest online'owo dostępna i ponieważ nie możemy z nią jeździć, to pewnie będziemy tam wzbogacać czy udoskonalać tę online'ową wersję, ale Państwo mogą te informacje, które ja podałem, jakby sobie trochę pogłębić i na własną rękę studiować właśnie na tej stronie. Jeszcze dla zachęty, jeżeli to znajdę, tak, tutaj w każdym razie ta strona Wypędzeni 1939, strona wystawy i przede wszystkim jeszcze chciałem wspomnieć o stronie Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej, gdzie mamy kilkadziesiąt relacji właśnie tych okupacyjnych, mamy kilkadziesiąt relacji nagranych i można studiować te historie dodać.
Powinni Państwo widzieć stronę Archiwum Historii Mówionej. Tak, widzimy i słyszymy. Aha. Okej, okay, no to zachęcam, to Archiwum Historii Mówionej to działa od 2 lat i tam mamy, już nie pamiętam ile, ale pewnie tych wojennych relacji jest pewnie blisko 100 będzie tam nabranych. I mamy tam nie tylko takie, bo mamy też relacje dotyczące późniejszych wydarzeń, rozmaitych wydarzeń z historii regionu, Solidarność, Czerwiec 56 roku, etc. Zachęcam do zaglądania i korzystania z tych możliwości, żeby także czasami, gdy ktoś z Państwa chce podzielić się swoją historią rodzinną, bo my nagrywamy nie tylko aktorów pierwszoplanowych, ale także szanujemy i cenimy historie takie z pozorem niewielkie, właśnie historia rodzinna, historia ulicy, historia jakiegoś domostwa. To są też ważne sposoby budowania regionalnej historii. To by było z mojej strony to, co chciałem Państwu dzisiaj przekazać. Ewentualnie, jeśli są jakieś pytania czy uwagi, to chętnie się do nich odniosę. Dziękuję bardzo, panie doktorze. Mamy teraz właśnie szansę na uzupełnienia. Ja chciałbym odnieść się do tych pierwszych słów, które tutaj padły. Czy rzeczywiście to było zapomniane, czy celowo zapominane, czy niecelowo? W mojej pamięci zachowały się te lata 70., kiedy o tym wszyscy po prostu mówili. Wiadomo było, że byli wysiedleni i to było oczywiste. Nie wolno było mówić o Katyniu, o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Ale taka sytuacja mogła oznaczać, że za 10 lat nikt już o tym nie będzie pamiętał. Dlatego to utrwalenie było takie ważne. I prawdę mówiąc, teraz sobie zdaję z tego sprawę, że gdyby tego nie powtórzono, nie przypomniano, to mogło przepaść zupełnie, bo o tym wszyscy wiedzieli, ale 40 lat temu czy więcej, natomiast teraz już nie. Także na pewno warto o tym ciągle mówić, bo te kolejne zbrodnie faktycznie przyćmiły to, postawiły w cieniu to, co zrobiono w 1939 roku i później te inne wielkie zbrodnie, a to też było ważne. Potem wydaje się, że wypędzenia z Polski znowu przyćmiły to, co zrobiono na ziemiach polskich. Ale to tyle moich refleksji, natomiast powiem, co dzieje się na Facebooku. Nasz przyjaciel z Gostynia, pan burmistrz, zamieścił linka, gdzie można zobaczyć, ja jeszcze nie sprawdziłem, pan burmistrz Jerzy Kulak zamieścił linka do tego, co działo się w Gostyniu. Także zachęcam do sprawdzenia tego, a teraz jeszcze oddajemy głos Państwu, ci, którzy są z nami, mogą się odezwać, zadać pytanie, czy poszerzyć, powiedzieć. To było rzeczywiście tak, jeszcze jeżeli można jedno zdanie do uzupełnienia tego, co pan profesor powiedział. Było rzeczywiście tak, że to się opowiadało o tym w rodzinach, na imieninach, na spotkaniach rodzinnych. No to, bo ponieważ to dotyczyło prawie każdej rodziny w Wielkopolsce, no to się o tym rozmawiało przy rozmaitych rodzinnych okazjach. Ale to nie miało, to miałem na myśli. Myśmy to pamiętali w rodzinach, prawda? Ale to nie miało takiego miejsca w ogólnopolskim i europejskim dyskursie historycznym. To nie było we wszystkich wymiarach pokazane i w tej skali, jaka to była. Myśmy o tym pamiętali, bo to dotyczyło naszych wujów, ciotek, babci i tak dalej. Ale jakby się wzięło podręczniki historii, jakie wtedy były, w Polsce obowiązywały przez wiele dziesięcioleci, to się o tym nie wspominało. Właśnie, więc o rzeczach oczywistych się czasem nie mówi, nie utrwala, a trzeba to koniecznie robić. Jeśli nie ma więcej, nie ma chętnych do zabrania głosu, to bardzo dziękujemy. Powtórzę, że to, że warto zapoznać się ze wskazanymi stronami. Wykład będzie dostępny na YouTubie, na naszym kanale YouTube. Zapraszam na kolejne wykłady, które w przyszłym miesiącu będą również poświęcone tematyce związanej z II wojną światową.
dwa kolejne wykłady poświęcone będą też II wojnie światowej. Bardzo dziękuję prelegentowi, bardzo dziękuję pani Patrycji Krawczyk, która czuwała nad przebiegiem naszego spotkania dzisiejszego od strony technicznej i zapraszam na kolejne wykłady. Dziękuję, do widzenia.